jak używać pistoletu, dlaczego masowanie prostopadłe w większości grup mięśniowych nie ma sensu, a to znajdziecie na większości filmów, w jaki sposób ustawiać głowicę masującą, jaką głowicę, do czego i już. I o tym Wam za chwilę opowiem. Agnieszka Anszczak, terapia, zapraszam. Zacznijmy może od głowic. Mój jest wyposażony w 6 głowic, 2 kulkowe, większa i mniejsza. I teraz tak, ta największa kulkowa, ona jest z jakiegoś takiego lekkiego, delikatnego plastiku. Lekko ugina się, ale nie za mocno. Jest najbardziej uniwersalna, jest do dużych grup mięśniowych. Rozmasujemy ją fajnie kark, rozmasujemy ją fajnie uda, łydki. I jest dosyć delikatna. Mniejsza, tak samo, ale jest już bardziej agresywna. Mięśnie piersiowe, kark, uda, łydy, pośladki, tak samo. Teraz dalej, końcówki płaskie. Ta jest mięciutka, znaczy nie jest na tyle miękka, na ile bym chciała, ale jest dosyć delikatna. Ta jest twarda. I teraz one sprawdzą się najbardziej na długich, dużych mięśniach, na dużych masach mięśniowych, głównie uda, głównie pośladki, albo na przykład przyczepy mięśniowe. Bardzo fajne do rozmasowania na przykład przyczepów na przedramieniu. Miękka jest delikatniejsza, ta płaska jest dosyć bardziej agresywna. I końcówki dwie takie widełkowe, jedna typowy taki bullet jak nabój i druga widełka. I teraz tak, bullet super działa znowu na przyczepy, ale jest już agresywna. Bardzo fajnie działa na przedziały powięziowe, czyli możemy i tu, i na udach. Fajnie działa na punkty spustowe, okolice karku, szyi, mięśnie przykręgosłupowe. Rozmasowywanie na przykład dłoni, małych powierzchni, rozmasowywanie stopy przy ostrogach piętowych. Także ta jest świetna. I widełkowa tak samo można używać do rozmasowywania punktów spustowych, aczkolwiek ona najfajniej sprawdza się przy mięśniach przykręgosłupowych. I teraz opowiem, pod jakim kątem masować, pod jakim nie i dlaczego ustawienie równolegle w większości grup mięśniowych nie ma sensu. Masując chcemy wpłynąć, nie klepiemy kotletów i żaden fizjoterapeuta nie pracuje Wam w ten sposób na tkance, tylko wywołujemy albo ślizg powięziowy delikatny w celu odbarczenia, albo robimy elongację mięśnia, ale bardzo dużo zależy od tego, na ile wpłyniemy na receptory mięśniowe. I teraz właśnie dlaczego jest to ważne, tak? I o ile na dużych grupach mięśniowych, jak pośladek, ustawienie ma sens i można to fajnie opracować, czy na udzie, o tyle na klatce piersiowej łomotanie sobie w ten sposób jest bez sensu. Dużo fajniej działa tu pod kątem 45 stopni. Chcemy osiągnąć otwarcie klatki piersiowej, wydłużenie mięśni, pobodźcować tu. Poza tym ta masa mięśniowa jest zbyt mała, że tak? Tak samo jeśli chodzi o mięśnie przykręgosłupowe. Dużo fajniej, słuchajcie, pod kątem 45 stopni, jak masaż poprzeczny troszeczkę, tak? Albo z wydłużeniem, hop, tutaj. Natomiast no, rąbanie w ten sposób według mnie jest dużo mniej przyjemne i dużo mniej efektywne. Tak samo jeśli chodzi o mięśnie długie, duże, mięsień czworogłowy. Znowu, oczywiście można go masować prostopadle, ma dużą masę, będzie ok, natomiast zastosowałabym też działanie pod kątem 45 stopni tutaj, jeżdżąc w ten sposób i delikatną elongację, tak? I chciałabym, żebyście o tym pamiętali.
Co do punktów, na które należy uważać i nie masować ich zbyt mocno, przede wszystkim wszelkie wyrostki kostne, tak? Wyrostek łokciowy, zgięcia łokcia, zgięcia pod kolanem, czyli te struktury delikatne, gdzie mamy pęczki naczyniowo-nerwowe. Z tym bardzo ostrożnie. Co do masażu twarzy, bo na niektórych filmach używa się też pistoletów do masażu twarzy. Jeśli macie naprawdę wyczesane, profesjonalne pistolety z bardzo miękkimi końcówkami, myślę, że można. Natomiast ten mój nawet przy miękkiej końcówce, o ile masowanie jeszcze żwaczy daje radę, o tyle no, przy czole mogę sobie tylko poobijać czoło i nie ma to sensu. Dużo lepiej zrobić to manualnie, wałkami, innymi urządzeniami, tak? Jest to po prostu zbyt agresywne przy tej końcówce. Jeśli jest może bardzo miękka gumowa, rzeczywiście da się to zrobić. Uważałabym jeszcze też na takie struktury jak doły pachowe, brzuch, tutaj delikatnie, ostrożnie, też dużą kulką, a nie małą i uważałabym też na szyję. O ile z tyłu nie ma problemu, o tyle z przodu raczej duża kula. Ja akurat przód bardzo lubię rozluźniać, natomiast jeśli nie macie wiedzy o tym, gdzie przebiegają tętnice i tak dalej, musicie robić to bardzo ostrożnie i znowu delikatnie pod kątem z elongacją, a nie łomocząc prostopadle. Hop, jedziemy stąd pod kątem i robimy wydłużenie. Tak samo mięśnie szyi, tak? Dużo fajniej zrobić, ustawiając tak, niż łomocząc w ten sposób. Więc naprawdę ma to znaczenie. Mam nadzieję, że film będzie dla Was przydatny. Bardzo proszę o polubienia i subskrypcję. Zapraszam oczywiście na kolejne filmy i trzymajcie się ciepło. Hej!